Dom wydawniczy Rebis prezentuje Bernard Minier paskudna historia. Przełożyła monika Szewc Osiecka czyta Bartosz Wesłowski Przyjaciołom z dzieciństwa. Czytelnicy zorientowani w topografii Ameryki Północnej wiedzą, że nazwa Waszyngton odnosi się zarazem do stolicy Stanów Zjednoczonych położonej na wschodnim Wybrzeżu w Dystrykcie Kolumbii, oraz do stanu na północnym zachodzie kraju. To właśnie w nim rozgrywa się ta historia. Na początku jest strach. Strach przed zatonięciem, strach przed innymi, tymi, którzy mnie nienawidzą, którzy chcą mi się dobrać do skóry. I jeszcze strach przed prawdą. Na początku jest strach. Nigdy nie wrócę na wyspę. Choćby do moich drzwi zadzwoniła sama Jennifer Lawrence i błagała mnie o to, nie wrócę. Uprzedzam na wstępie to, co opowiem, wyda się wam niewiarygodne. To nie jest jakaś banalna historia, zastrzegam. O nie, to paskudna historia. Wyjątkowo paskudna. Oto pewien obraz, żeby, jak to mówią, wyostrzyć wasze apetyty. Z otchłani wyłania się ręka, blada, wyciągnięta do nieba, z rozczapierzonymi palcami, która po chwili ostatecznie pogrąża się w odmętach. Dookoła mnie wyje wiatr Deszcz i bryzgi piany chłoszczą mi twarz A ja płynę I oddalam się od tej upiornej kończyny Płynę Usiłuję płynąć Unosząc się na spienionych grzbietach fal Opadając w trzymetrowe doliny Płynę na wpół nieżywy Ku cyplowi wyspy Kaszląc, krztusząc się I drżąc zimna A oto inny obraz Płonący dom, przed nim ja na kolanach, wrzeszczący jak jakiś histeryk, a wszędzie dookoła rozświetlające noc koguty. I jeszcze coś wam powiem. Wiem, że będzie wam trudno mi uwierzyć i mówiąc szczerze, nie mogę mieć wam tego za złe, a jednak właśnie tak to było. Dokładnie tak. Siedzi w fotelu i przygląda mi się tymi swoimi ciemnymi oczami. Jest wysoki, przystojny, a jego marynarka musi być warta więcej niż całe moje oszczędności. Przed chwilą zerknął na zegarek. Nic nie mówi. Ile on może mieć lat? 45, 50? Musi mieć powodzenie u kobiet. Od czego mam zacząć? Pytam. Od początku, odpowiada. Tak będzie najlepiej. Ile mam czasu? Tyle, ile ci trzeba, Henry. Świetnie. Oczywiście nie ma pan obowiązku mi wierzyć. Nic nie mówi. Niczego po sobie nie pokazuje. Ten mężczyzna, mój ojciec, ma rację. Wróćmy tam, gdzie wszystko się zaczęło do samego początku. Przed początkiem sierpniowa noc hałasy, stukot, skrzypienie, regularne bryzgi wody, a potem bardzo wysoki świst niesiony echem po zatoce. Skrzypienie przypominające pocieranie nadmuchiwanego balonu. Zgrzyto wysokiej częstotliwości. I chlup od wody. Plus kwal. Siedzę w morskim kajaku i patrzę na warstwę mgły. Cisza. Wodę dookoła rozświetla księżyc. Wstrzymuję oddech. Pojawia się czarna płetwa. Dwie. Trzy. Cztery. jest ich jedenaście. Moje serce zaczyna bić szybciej. Wielkie drapieżniki o czarno-białym barwieniu powoli wyłaniają się z mgły. Płyną w szeregu, jak w bojowym szyku. Ich zaostrzone płetwy rozcinają powierzchnię wody rozjaśnioną blaskiem księżyca w pełni. Ruch wiosłem, potem drugi. Ostrożnie płynę w ich stronę. Kilka rzeczy, które warto wiedzieć o orkach: Orka to super drapieżnik, najgroźniejszy drapieżnik na ziemi. Nie ma żadnych naturalnych wrogów jest na samym szczycie łańcucha pokarmowego. To niezwykle inteligentne zwierzę. Każde stado orek osiadłych ma rozwinięty język, złożony dialekt, odmienny od dialektów innych stad. Jest to też jeden z niewielu gatunków, które przekazują swoje umiejętności następnym pokoleniom. Orki osiadły mają wysoko rozwinięty zmysł społeczny. Są też orki wędrowne, jeszcze groźniejsze, jeszcze bardziej zuchwałe. Przemierzają oceany w absolutnej ciszy i najczęściej w samotności. To właśnie im orka zawdzięcza miano wieloryba mordercy. Bez wahania atakują duże morskie ssaki, foki, lwy morskie, morświny. Boją się ich nawet rekiny i wieloryby. Orki wędrowne nie wiedzą, co to strach. To zabójcy doskonali. Orka jako drapieżnik nie ma rywali, ale rzadko atakuje człowieka, chyba że w niewoli. Byłoby dobrze, gdyby można było wygonić tych wszystkich turystów i statki, które od czerwca do października po chamsku wpychają się na ich, a także moje, terytorium, i zostawić orki w spokoju. Tak jak ja to robię, płynąc cicho kajakiem w tę sierpniową noc, w porze, gdy nie ma tu nikogo. Tylko one i ja. Wystarczy mi, że się z nimi przywitam. Patrzę, jak przepływają i pozwalam im żyć, tak jak one pozwalają żyć mnie. Nigdy mnie nie niepokoiły, nigdy nie próbowały mnie wyrwać z mojego aktualnego życia, nie próbowały mi zaszkodzić ani mnie zabić. Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią zachowywać się w ten sam sposób? Orka drapieżna jest najbardziej okrutnym ze ssaków morskich, ale człowiek wędrowny to najbardziej okrutny ssak na całym świecie. To powszechnie znana prawda. Ja miałem ją dopiero odkryć. Październikowa noc. Fale biją o górtę. Za plecami dziewczyny wyłania się z mroku jego głowa. Dziewczyna spogląda w stronę nocnego nieba. Na tle księżyca widzi przelatujący sznur morskich ptaków. Na brzegu jej powieki zwisa słona łza. Usta ma otwarte, oddech płytki. Serce podeszła jej do gardła tak wysoko, że ma wrażenie, jakby za chwilę miała je wypluć na śliski pokład łodzi. Znowu słyszy metaliczny zgrzyt za plecami. Skrzypienie, jakby ktoś coś ostrzył. We włosach między okami sieci czuję uderzenie wiatru. Wyobraźcie sobie jej strach. Dziewczyna ma niecałe 17 lat. Wyobraźcie sobie taki strach, jeśli potraficie. Strach tak wielki, że miażdży kości i rozdyma serce do rozmiarów grożących eksplozją. Strach, który napina i usztywnia mięśnie tak że stają się jak liny, które nasiąkły wodą, a potem wyschły i stwardniały na słońcu. Pokład łodzi tańczy, kołysząc się na falach i dziewczyna z trudem utrzymuje równowagę. Tym bardziej, że jej ramiona i głowy oplata ciężka rybacka sieć. Czuje przez włosy jej twarde węzły. Wdycha zapach glonów, ryb, oleju napędowego i soli, od którego żołądek podchodzi jej do gardła. Nie ma pojęcia, jak się tu znalazła. Po prostu odczuwa na ramionach cały ciężar tych splątanych, wilgotnych i śmierdzących powrozów, wodorostów, przypominających rzemienie łańcuchów. Ciążą jej, a woda, którą są przesiąknięte, spływa po jej ciele. I jeszcze ten deszcz, który bębnie o czaszkę. Chciałaby wiedzieć więcej, ale jest tak ciemno, tak strasznie ciemno. On jednak jest tutaj to bardzo blisko. Kiedy staje przed nią w szeleszczącym kapturze, w jego oczach na chwilę pojawia się błysk. Choć trwa to zaledwie sekundę, dziewczyna widzi w jego zielenicach, co ją czeka. Z przerażenia traci oddech w piersiach. Oprawca trzyma się knagi umocowanej na nadburciu. Ale ona widzi tylko cienie, jakby kłęby zabarwionej na czarnowaty. Skrawek bladego księżyca niczym pazur rozdzierający noc. Czarne drzewa, czarny brzeg, wiatr i ciasną przestrzeń niewielkiego kutra. Niebezpieczną, pełną haków i zarzewiałych krawędzi, o które się już pokaleczyła. Między dużą wciągarką a kabiną to tam Kat dokona swojego odrażającego dzieła. Nie powinnaś była tego mówić. Jego głos jest zimny, odległy i obcy. Rozumiesz teraz? Przestępuje z nogi na nogę, utkwiwszy w niej wzrok. Dziewczyna drży z zimna, ma otwarte usta, suchy, obłożony język. Nagle jej się odbija. On obejmuje ją ramieniem, mimo plątaniny sieci, lin i zwałów wodorostów, w której uwięzione jest jej ciało, jakby chciał ją zaprosić do jakiegoś groteskowego dżiga, absurdalnego tanga i popycha. Nie! Dziewczyna nie ma przed oczami obrazów z dzieciństwa, o których mówi się w filmach i książkach. Jest sama. Pośród tej mrocznej październikowej nocy nie ma nikogo. Jedynie ona i on. Widzi przed sobą tylko ciemny, złowrogi kształt cylindrycznego kołowrotu z przyczepionymi po bokach okrągłymi pływakami i welon sieci, który jeszcze łączy ją z kutrem. Jej wodnica, lina życia. Chwilę później napastnik popycha ją tak, że upada do tyłu w otchłań. Rozstępuje się pod nią zimne, czarne lustro wody. Otwiera usta, by złapać oddech, zachłystuje się i kaszle, Walczy, by nie wciągnął jej ciężar sieci, ale fale nacierają, przykrywają ją, po czym cofają się, by znów przypuścić atak. Jej umysł ogarnia przerażenie i panika. Dziewczyna krzyczy, ale natychmiast znowu się zachłystuje i dostaje czkawki. Jej żołądek pełen jest morskiej wody. Silnik zmienia obroty i nagle zostaje porwana w kilwater Kutra. Sunie za nim z ogromną prędkością, podrzucana, miotana i obracana wokół własnej osi jak bąk. Po omacku szuka między orkami trału jakiegoś wyjścia, drąc paznokciami liny. Jej ciało sztywnieje w zimnej, zdecydowanie zbyt zimnej wodzie. Kręci jej się w głowie. Im większa jest prędkość kutra, tym bardziej wciąga ją w głąb. Jakaś duża ryba, halibut albo łosoś, miota się obok niej. Jej głowa jest jak spławik wędki. Nurkuje pod falami, a potem się wynurza i za każdym razem dziewczyna łapczywie łyka morskie powietrze. Coraz mniej łyków, Coraz mniej powietrza. Nagle wśród tych ruchomych, słonych ciemności, w jednym przebłysku widzi wszystko i wszystko rozumie. Całe jej życie staje się jasne i klarowne. Na długo przed schodem w słońca jest już martwa. Jej oczy otworzyły się jak u lalki, a skóra stała się biała i połyskująca niczym skóra ryby schwytanej w sieci. W ten sposób to musiało przebiegać. W każdym razie. Ja tak to widzę. Rozdział pierwszy. Prom. 22 października 2013 roku, mniej więcej o 17.45, było już prawie całkiem ciemno, powiedziała. Henry chcę, żebyśmy sobie zrobili przerwę. To pewnie tam wszystko się rozegrało. W ostatecznym rozrachunku. Na zawsze pozostają w pamięci właśnie takie chwile. Są dla naszej egzystencji jak punkty odniesienia, jak latarnie na morskim brzegu. W każdym razie to tam ją straciłem, w sensie zarówno dosłownym, jak i symbolicznym. Zakładam, że rozpoczęcie tej historii na pokładzie promu jest dość logiczne, prawda? Spędziłem siedem lat na porośniętej lasami wyspie niedaleko Seattle i nie ma dnia, żebym o niej nie myślał. Miejsce akcji? Gdzieś między Cortes na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku a Glass Island na pokładzie promu Elła. Czas? Niespokojna noc, pełna gniewu i ciemności. Prawdziwa zawierucha. Pamiętam, że tego wieczoru było straszliwie zimno. Lało jak z cebra, i słyszeliśmy, że morze, poza zasięgiem świateł promu, warczy jak wiecznie wygłodzona wściekła bestia ponieważ silnik o mocy tysiąca koni parowych ryczał piekielnie, a w uszach świstał nam porywisty wiatr, mówiła podniesionym głosem. Ja również. Co? Co ty gadasz? Zamrugała, spuściła wzrok i znów na mnie spojrzała. Wiem, że powinnam była ci o tym powiedzieć wcześniej, ale o czym powiedzieć? Naomi. O czym? Z powodu tego cholernego hałasu ja też musiałem krzyczeć, żebym nie słyszała. Prom się kołysał tak, że musieliśmy prawie tańczyć w miejscu. Byliśmy na odsłoniętym dolnym pokładzie, niedaleko samochodów. Podczas gdy reszta pasażerów siedziała sobie wygodnie na górze, w cieple, w zamkniętych pokładach i rozmawiała o tym, jak minął dzień. To Naomi nalegała, żeby tutaj zejść. Jakby nie chciała, żeby widziano nas razem. Henry chce, żebyśmy sobie zrobili przerwę. Dali sobie wolne, na jakiś czas. Żeby spojrzeć bardziej obiektywnie. Stało się coś, muszę to przemyśleć, muszę zrozumieć. Co? Co ty gadasz? Co zrozumieć? Co do mnie, to nie rozumiałem niczego. Wiatr uniósł czarny kosmyk, który wystawał spod jej kaptura. Podniosła wzrok i spojrzała na mnie. Henry, odkryłam prawdę. Patrzyła mi prosto w oczy. Naomi ma. miała. oczy w kolorze ametystu. Z refleksami niezapominajki i ultramaryny, ciemniejszą, prawie czarną obwódką wokół tęczówki i opalizującą rogówką, jak kot. Jaką prawdę? zapytałem. Zakręciło mi się w głowie. Odkryłam, kim jesteś. No właśnie. Tak to się zaczęło. Rozstanie jakich co roku zdarzają się miliony w tych czasach, kiedy wszyscy chcą szczęścia, ale nie chcą za nie płacić. Tamtej jesieni mieliśmy po 16 lat. A kim ja jestem? Na Boga, o czym ty mówisz? Tym razem nie odpowiedziała. Skąd te wszystkie tajemnice? Nie wytrzymałem. Dlaczego nie wysyłasz już do mnie SMS-ów? Dlaczego przede mną uciekasz? Nao, co się dzieje? Poczułem skórę żołądka. To trwało już tydzień. Każdego ranka kłuło mnie w sercu na widok pustego wyświetlacza telefonu, żadnej wiadomości. Ilekroć dokonywałem tego odkrycia, robiło mi się słabo. Jeszcze kilka dni temu nie było ranka, żebym po przebudzeniu nie znalazł czułego SMS-a. Zaledwie parę słów, ale każde z nich świadczyło o głębi naszych uczuć. Ja pisałem do niej co wieczór przed zaśnięciem. Wczorajsza wiadomość była trochę pompatyczna. Nigdy nic nas nie rozdzieli. Kocham cię. Zawsze będę cię kochał. Wiem, czym jest zerwanie. Widziałem bladą twarz Josha Landisa, który prawie płakał w tamtym nędznym pubie, kiedy Casey Hinshaw oznajmiła mu, że to koniec. Widziałem Tess Parsons, fajną dziewczynę, która przez kilka tygodni była wstrząśnięta po tym, jak ta szmata Shana McFadden wrzuciła do sieci filmik, na którym były chłopak Tess, dany lowarz, przysięgał na wszystko, że Tess nic dla niego nie znaczy. Więc wiem, czym jest zerwanie. Ale mnie i Naomi nie mogło się to przydarzyć. Nasz związek miał trwać do końca życia D-E-Ś-N-N-R. dopóki śmierć nas nie rozłączy. To była nasza mantra. Wiem, co myślicie, szesnaście lat no i co z tego? Są ludzie, którzy poznają się w tym wieku i zostają razem do końca życia. Tamtego wieczoru patrzyłem na nią. Wyglądała smutno nieskończenie smutno. Co było przyczyną tego smutku? Ja? Czy ktoś inny? Pytania rozbijały się o ściany mojej czaszki, jak fale o kadłub promu. To była moja kobieta, dziewczyna, którą kochałem, z którą chciałem spędzić resztę moich dni. Cholera. Miałem wrażenie, że moje wnętrzności pożera jakiś olbrzymi krab. Powiesz mi, co się do cholery dzieje? Co ja zrobiłem? Poznałaś kogoś? O to chodzi? Nieświadomie zacząłem krzyczeć jeszcze głośniej. Spojrzała na mnie i wtedy po raz pierwszy poczułem, że dzieli nas otchłań. Lata świetlne. Jeszcze parę tygodni wcześniej byliśmy sobie tak bliscy, a teraz tak dalecy. Naomi! Wyciągnąłem rękę i delikatnie złapałem ją za nadgarstek. Zostaw mnie! Doznałem szoku. Wyrwała się gwałtownie, jakby włożyła palce do gniazdka, jakby się mną brzydziła. Cofnęła się. O krok. I jeszcze o krok. I nagle się rozpłakała. Nie rozumiesz, co się dzieje? zawołała i cofnęła się jeszcze bardziej. Po jej policzkach spłynęły łzy. Czy ty i twoi kumple nie widzicie, co ta wyspa z nami robi? Nie rozumiesz, jak to wszystko się skończy? Zastanawiałem się, o czym ona ulicha mówi. Jak to wszystko się skończy? Ja i moi kumple? pytałem z niedowierzaniem. O czym ty mówisz? Zrobiłem krok w jej stronę, a ona się cofnęła. Zrobiłem kolejny, ona także. Wyglądało to jak taniec, niebezpieczny, ponury i gorzki taniec. Weszliśmy spod zadaszenia, jakie tworzyły na środku statku wyższe pokłady i lodowaty deszcz lał się na nas, bębniło o nasze głowy, spływał mi za kołnierz, ale nie zwracałem na to najmniejszej uwagi. Naomi, powtórzyłem łagodnie i podszedłem bliżej. Nie zbliżaj się, powiedziała cofając się. Oparła się biodrami o nadburcie w miejscu, gdzie jest ono niebezpiecznie niskie, blisko dziobu. Dalej był już tylko łańcuch, a za nim wzburzone morze. Musiała się zatrzymać. Przypominam ci, że to są także twoi kumple, powiedziałem. Czy nie byliśmy zawsze najlepszymi przyjaciółmi na świecie? Sądziłem, że jesteśmy jak rodzina. Mój bliźni, mój bracie. Pamiętasz? Z niesmakiem pokręciła głową. Odejdź, załkała. Proszę odejść. Teraz w jej głosie było coś jeszcze. Ona się nie bała. Jak to możliwe? Naomi. Henry, proszę. Jąkała się. Uzy, a może to był deszcz, spływały po jej policzkach. Za plecami Naomi ryczało wygłodzone morze. Białe grzebienie, jak gejzery o wysokości domu, rozbijały się o burtę pięć metrów od nas a nasze twarze co chwilę obmywały chmury wodnego pyłu. Chwyciłem ją za nadgarstki. Zostaw mnie, kurwa! Krzyknęła. Złym głosem. Wkurzyłem się. I wykonałem o jeden ruch za dużo. Potrząsnąłem ją, jakbym strząsał gruszki z drzewa, żeby się opamiętała. Tam, na dziobie przy nadburciu, kilka centymetrów od otchłani. Wiem, wydaje się to szalone, Wrzeszczała, wyrywała się jak histeryczka. Wyglądała, jakby się strasznie bała, pewnie sądziła, że zamierzam ją wyrzucić za burtę. Jak coś podobnego mogło jej przyjść do głowy? Jak mogła sobie wyobrażać, choćby przez moment, że byłbym do tego zdolny? Sądzę, że dzisiaj właśnie to boli mnie najbardziej. Odepchnęła mnie z całej siły i poślizgnąłem się. Uderzyłem tyłkiem o mokry pokład. Nadciągnęła kolejna chmura wodnego pyłu i spadła na mnie jak prysznic. Kiedy Naomi zdołała się wyrwać, na chwilę odrzuciło ją do tyłu. Przerażony patrzyłem, jak kołysze się nad otchłanią, bez kaptura, który zerwał podmuch wiatru, z falującymi włosami, wytrzeszczając oczy ze strachu. Za jej plecami wznosiły się grzbiety fal, z grzebieniami piany. Hej! wrzasnął facet z obsługi, zbiegając po schodach. Musiał nas zauważyć przez okno, ze stanowiska pilota albo w kamerach monitoringu. Co wy wyprawiacie? Ale Naomi w ostatniej chwili złapała równowagę. Odepchnęła się biodrami od nadburcia, ominęła go i wbiegła na schody prowadzące na górne pokłady. Naomi! Ruszyłem w pościg, ale ona już zniknęła na szczycie schodów. W dodatku facet złapał mnie za rękaw. Niech pan wraca na górę. Jest pan nieprzytomny, czy co? Nie widzi pan, jak tu jest niebezpiecznie? O, tak. Widziałem. Popędziłem na górę, pokonując po dwa stopnie. I w roztargnieniu spojrzałem na wiszącą pod sufitem kamerę, która filmuje wąskie schody na całej długości. Szukałem jej wszędzie na wszystkich zamkniętych pokładach, w tłumie pasażerów siedzących przy stolikach i na fotelach z przodu wśród stojących przy barze, wchodzących i wychodzących z toalet, wśród uczniów liceum, a nawet na zewnątrz na otwartych pokładach gdzie w taki wieczór nie było żywej duszy i gdzie wiatr zawodził jeszcze bardziej niż na dole. Ale Naomi nie było. Nigdzie. Wróciłem do naszego stolika, przemoczony z twarzą lśniącą od deszczu. Charlie pierwszy mnie zauważył i wytrzeszczył gały. O kurwa, Henry! Jesteś całym okry. Gdzie Naomi? Nie mogę jej znaleźć, powiedziałem. Kayla i Johnny podnieśli wzrok z nad smartfonów. Co? Przecież byliście razem, widzieliśmy, jak schodzicie. Pomyśleliśmy, że może macie ochotę zrobić to w samochodzie, zażartował Johnny. Nie zareagowałem. Henry, co się stało? zapytał Charlie na widok mojej przygnębionej miny. Nie wiem, gdzie się podziała. Wszędzie jej szukałem i nie znalazłem, ale byliście razem. Wiem. W wiem. Okej. Okay. Wstał i rzucił okiem na tamtą dwójkę. Zostańcie tutaj. Jeśli się pojawi, zadzwońcie do nas, a my idziemy szukać Naomi. Podzieliliśmy się zadaniami. Obeszliśmy wszystkie miejsca, w których już byłem. Nagle w mojej pamięci, jak w błysku flesza, pojawia się pewien obraz. Widzę siebie, jak biegam po korytarzach i salach. Przyglądając się twarzą i sylwetkom i moją uwagę przyciągają pewne szczegóły. Na przykład obecność Jacka Tagarta na pokładzie. Siedzi w głębi przy ostatnim stoliku obok drzwi, które wychodzą na rufę promu. A choć są godziny szczytu, ma stolik tylko dla siebie Wszyscy albo prawie wszyscy na pokładzie Znają Jacka I nikt nie ma ochoty na przeprawę w jego towarzystwie Tagard mieszka sam w środku lasu W najmniej gościnnej okolicy wyspy U podnóża mołd Gardner Najwyższej góry Glass Island Która wznosi się na wysokości 2408 stóp Czyli 733 metrów ma opinie typa z ciemnej gwiazdy, a opinie, wierzcie mi, czasem są uzasadnione. Tego wieczoru układa puzle. Na promach zawsze są puzle. Musiała się zamknąć w damskiej toalecie, powiedział Charlie. Sprawdziłeś? Oczywiście, że nie. A więc na pewno tam jest. Jego pewność siebie była zaraźliwa. Charlie to gość, który rzadko ma wątpliwości. Chyba, że chodzi o dziewczyny. Płynie przez życie na pełnych żaglach. Położył mi rękę na ramieniu. Coś poszło nie tak? Hmm? Przez ułamek sekundy widziałem w jego oczach nie współczucie, lecz zainteresowanie i ciekawość. Skinałem głową. Wziął mnie pod rękę i zaprowadził do naszego stolika. Znaleźliście ją? Zapytała Kayla. Charlie gestem poprosił ją, by dała spokój. Zabrała się z kimś innym, powiedział kilka minut później siedzący obok mnie Charlie. Jego twarz rozjaśniały tylne światła stojącego przed nami samochodu i blask wskaźników na desce rozdzielczej. Siedziałem za kierownicą. Na dolnych pokładach panował półmrok. Miałem makabrycznego doła. Wiedziałem, że ma rację. Elwa, słowo w języku Indian chinuków, oznaczające poryw albo wapiti, może pomieścić ponad tysiąc osób i 144 samochody. To prawdziwy tłum. Równie dobrze mogła nie chcieć jechać z nami i znaleźć miejsce w samochodzie któregoś z innych uczniów naszej szkoły. Dziewczyny albo chłopaka. Strzewi promu odezwał się odgłos Syren. Koguty zaczęły się obracać, rzucając pomarańczowy blask na naszą przednią szybę. Włączyłem wycieraczki i powoli ruszyliśmy w ogonku samochodów w stronę rozmytych świateł East Harbor, mijając członków załogi promu, ubranych w żółte kamizelki, machających odblaskowymi pałkami. Rozdział drugi. Jak milczący smyczek. Nazywam się Henry Dean Walker. Lubię książki, Horrory, Orki i Nirwane. I mam 16 lat. Mieszkam na Glass Island, wyspie leżącej na północ od Seattle, kilka mil morskich od Pacyfiku, na zachód od Bellingham i hrabstwa Watcom, ostatniego punktu przed granicą z Kanadą. Glass Island należy do archipelagu San Juan, który liczy 750 wysp i wysepek w czasie odpływu i ponad 100 podczas przypływu. Na ich brzegach znajdują się urokliwe małe porty, a ich powierzchnie pokrywają lasy i drogi. Drogi są wszędzie: przytulone do urwisk, przerzucone nad ujściami rzek i cieśninami, wijące się w naszych bezkresnych lasach jak strumienie. Oto obraz Ameryki. Tutaj przedłużeniem dróg są promy, a zamiast rekinów mamy orki. Zimą, wiosną i jesienią pada deszcz, albo mgła jest tak gęsta, że nie widać brzegła ani nawet koron świerków, tym bardziej tych, które porastają góry kaskadowe, wznoszące się 100 kilometrów na wschód. Latem także pada, ale mniej. W sezonie zjeżdżają tutaj turyści z całego świata, by oglądać orki. Od wczesnego rana stoją w korkach na drogach prowadzących do przystani promów, zapełniają hotele i kwatery archipelagu, upijają się, robią tysiące zdjęć, które wkrótce zostaną skasowane lub zapomniane w pamięci ich komputerów, a ich jachty i żaglówki dziesiątkami stoją na kotwicach w marynie. Winnymi tego letniego szaleństwa trwającego od lipca do października są trzy filmy: Uwolnić Orkę 1, Uwolnić Orkę 2. I uwolnić orkę trzy. Częściowo kręcone były na wyspach, i tak bardzo rozsławiły orki, że pierwszy lepszy pajac, który tu przyjeżdża, pragnie tylko jednego: przed powrotem do siebie zobaczyć choć jedną z nich. Ale kiedy turyści wyjadą, na Glass Island powraca spokój. I zażyłość. Tutaj wszyscy się znają. Jesteśmy wśród swoich. To jedna z cech szczególnych naszej wyspy w przeciwieństwie do ludności Seattle czy Vancouver, a nawet Bellingham. Tutejsi mieszkańcy nie zamykają drzwi, kiedy wychodzą na zakupy, a czasem nawet, gdy kładą się spać. Oczywiście luksusowe rezydencje letniskowe na Eagle Cliff czy Smuggler's Cove, które przez 7 miesięcy w roku stoją puste, są bardziej strzeżone, ale tylko odrobinę. Trzeba przyznać, że nasza wyspa to taka naturalna forteca przede wszystkim niełatwo się tutaj dostać. Promem za naortę spłynie się bitą godzinę do East Harbor. A stamtąd odchodzi raptem 10 dróg asfaltowych i tyleż gruntowych, zamkniętych dla spacerowiczów. Wstępu na nie strzegą zardzewiałe łańcuchy albo barierki z napisem własność prywatna. Miejsc, do których można przybić łodzią wcale nie jest dużo. Poza tym obowiązuje zakaz biwakowania i są tylko dwa hotele. Więc latem większość turystów wynajmuje pokoje u mieszkańców wyspy. Jak już powiedziałem, każdy każdego zna. Tutajsi ludzie nie mają tajemnic, albo muszą je ukrywać na samym dnie swojego serca. Taka właśnie jest Glass Island, a przynajmniej myślałem, że taka jest. Opisuję jej wygląd, bo jest ważny, ale nie jestem tu u siebie. W zasadzie nigdzie nie jestem u siebie. Dużo podróżowaliśmy i przeprowadzaliśmy się wiele razy, moje mamy i ja. Mieszkaliśmy w dużych miastach, takich jak Baltimore i w trudno dostępnych miejscach, jak Marathon na Florydzie, Port Oxford w Oregonie i Stowe w Vermoncie. Jakbyśmy przed czymś uciekali. Ciekawe przed czym? Jak dotąd nie otrzymałem na to pytanie żadnej odpowiedzi, poza lekceważącym zbywaniem ze strony obu matek. Henry, daj spokój. Czego ty się doszukujesz? Lubimy ładne miejsca, to wszystko. Zdarzyła nam się nawet nagła wyprowadzka w środku nocy. Henry, szybko, ubieraj się. Miałem wtedy dziewięć lat. Wbrew temu, co myślą, nie zapomniałem o tym. Od ośmiu miesięcy mieszkaliśmy w Odessie w stanie Teksas. Miesiąc później wyprowadziliśmy się na Glass Island. Czyli, proszę spojrzeć na mapę, na drugi koniec kraju. Jesteśmy tu już siedem lat. Myślę, że to rekord. Kocham moje mamy. Mają na imię Liv i Franz. Bez S, jak nazwa kraju. Kocham je. Bardzo, naprawdę. Ale czasem uważam, że są zbyt zapobiegliwe. Na przykład mam formalny zakaz umieszczania swojego zdjęcia na Facebooku czy w jakimkolwiek innym serwisie społecznościowym, na portalu towarzyskim czy na własnym blogu. Uważacie, że to dziwne? Ja także. Powiedziałem im o tym. Ich odpowiedź. Henry, nie rozumiesz, że wszystko, co wrzucacie do internetu, pozostaje tam na wieczność? I że dla ludzi, którzy tym rządzą, nie istnieje coś takiego jak życie prywatne? Mają je gdzieś, a nawet gorzej. Chcą na nim zarabiać. Surfowanie po internecie jest jak spacerowanie nago po domu o ścianach ze szkła. Wiesz, co mam na myśli? Pewnego dnia staniesz się dorosły albo będziesz chciał usunąć rzeczy, których będziesz się wstydził. Wiesz co ci powiedzą? Bardzo nam przykro, szanowny panie, trzeba było myśleć o tym wcześniej. powiedziała Liv. Zresztą obiecują, że będą chronić twoją prywatność, ale kiedy rząd zobowiązał ich do przekazania poufnych danych, jakoś nie mieli dylematów. Ledwie wyrazili sprzeciw. Dranie. Znowu Liv. Franz w języku migowym. Zero zdjęć, zero filmów. Zrozumiano? Zapisałem w notesie nowe słowo: dylematy. Marzę o tym, by zostać pisarzem, filmowcem albo muzykiem. Nie wiem jeszcze, kim dokładnie, ale na pewno artystą, cokolwiek to słowo dziś oznacza. To samo jest przy okazji robienia zdjęcia klasowego. Liif i Franz proszą mnie, żebym tego dnia został w domu. W każdym razie, od czasu, gdy takie rzeczy wrzuca się do sieci, bo w jednym z kartonów mamy roczne albumy. Z czasów mojej podstawówki. Dlaczego nigdy nie próbowałem się dowiedzieć? Przysięgam, że próbowałem. No trochę, nie aż tak bardzo, właściwie prawie wcale. Myślę, że bałem się odpowiedzi. I jeszcze ten sen, który często mi się śni. Nie, nie często co noc, albo prawie co noc. Ostatniej nocy także. Kiedy zasnąłem nad morzem, grzmiało. Sen zawsze jest taki sam. Przedmieście nocą, całe rodziny zamienione w zbiorniki na niepokojące sny. Na brzegu mojego łóżka siedzi mama. Widzę, że się boi. Ile ja mogę mieć lat? Ze trzy, może mniej. A ponieważ mama się boi, ja boję się dwa razy bardziej. I coś jeszcze. To nie jest mama Liv, ani mama Franz. To jakaś inna mama. Piękna jak słoneczny dzień, ale przestraszona, bardzo przestraszona. Henry, nie hałasuj, on tu jest, mówi. Nie mam odwagi zapytać, o kogo chodzi, ale sposób, w jaki wypowiada słowo on, przeraża mnie i, zlękniony, chowam się głęboko pod kołdrę. Ona wstaje i patrzy przez okno na dół, na ulicę. Co tam widzi? Pewnie nic. Oprócz pogrążonych w mroku fasad domów i samochodów zaparkowanych w alejkach i wzdłuż chodników, samochodów, które wyglądają jak żywe, ale drzemią za zgaszonymi światłami. Potem wraca do mnie, blada, ale uśmiechnięta, głaszczy mnie po głowie. Wszystko w porządku, nikogo nie ma. Chcesz dzisiaj spać z mamą? Gdy słyszę to pytanie, z mojej piersi spada olbrzymi ciężar. Kiwam głową z wielką determinacją. Jest łagodna, bardzo łagodna letnia noc, ale skażona jakimś niepokojącym przygnębieniem. Wróćmy do moich mam. Kocham je jak nikogo na świecie. Myślę, że dzięki nim otrzymałem najlepsze wykształcenie, jakie można otrzymać, i nie mówię tu tylko o zdobywaniu wiedzy. Jeśli są we mnie jakieś niedoskonałości, to w żadnym wypadku nie jest ich wina. Pozwólcie więc, że o nich opowiem. Liv jest niewysoka, impulsywna, ciemnowłosa i krępa. Franz jest wyższa, ma jaśniejsze włosy. Jest łagodniejsza, powolniejsza, jak wieczór spędzony na podziwianiu zachodu słońca nad ciśniną Juan de Fuca, albo ten kawałek Adagetto z Piątej Symfonii Melera. Nie są moimi prawdziwymi matkami. Jestem adoptowany. Shane Kazik na podwórku szkolnym. Hej, Einstein, która jest twoim ojcem? Obleśny rechot jego przydupasów, Pauliego i Rajana, dwóch kretynów, z których pierwszy był już zawieszony na pięć dni, a drugi na trzy miesiące. Shane natomiast zaliczył wizytę w biurze szeryfa Krygera i o mało nie wyleciał ze szkoły, gdy złamał rękę Malcolmowi. Między dziewiątym a trzynastym rokiem życia lunotekowałem. Znajdowano mnie w środku nocy nieświadomego w piżamie w salonie zalanym księżycowym światłem. Jak tego chłopca z bliskich spotkań trzeciego stopnia. Raz nawet liw znalazła mnie na tyłach domu. Stałem boso na mokrej trawie przed otwartą dobudówką. Zapaliłem światło i wpatrywałem się w nie zafascynowany jak ćma. Było po północy. Po tej historii, gdy tylko zasnąłem, zamykały drzwi i okna. Zawiesiły też dzwonek na klamce drzwi do mojego pokoju. Zanim skończyłem czternaście lat, miałem kilka epizodów, a potem to nagle się skończyło. Mama Liv nazwała mnie mój mały marzyciel wędrowniczek. Na szczęście z biegiem czasu to przezwisko się ode mnie odczepiło. Lekarz twierdził, że to wynik naszych licznych przeprowadzek, że we śnie cofam się i szukam mojego dawnego domu, pierwszego domu, tak powiedział. I że nie rozpoznaje tego, w którym jestem. Myślę, że coś w tym było, bo gość nie wiedział nic na temat naszej historii. Mówił, że jest taki okres pod koniec dzieciństwa, kiedy te anteny, którymi odbieramy tajemnice świata o wiele lepiej niż dorośli, działają wyjątkowo mocno. Zanim jeszcze okres dojrzewania, hormony, racjonalizm dorosłych i system edukacji zabiją w nas zmysł cudowności. Kiedy otwieram księgę mojego dzieciństwa i w pamięci przewracam jej kartki, okazuje się, że jest niewyobrażalnie bogata. Spodnie rozerwane na tyłku przez psa stapsów, kiedy wysiadałem ze szkolnego autobusu, a zwierzak z jakichś mrocznych powodów ukrytych w jego ciasnym mózgu nagle się na mnie rzucił. Szczury, do których strzelałem z karabinka na sprężone powietrze na wysopisku Crowan Point. Górze odpadów przegniłych, poplamionych materacy, opakowań po piankach Swiss Miss, pudełek po quinoa flakes, resztek jedzenia pogryzionych przez myszy, zsuwającej się jak gówniany Everest między gęstymi krzakami jeżyn i morf do potoku Coan Creek. Matka Jimiego Lombardiego, której uroda olśniewała jak słońce i która latem zawsze nosiła rozpięte dwa górne guziki bluzki. Stary, nienawidzący dzieci Terence, który w dzień i w nocy nie odsłaniał rolet. Tak, że wymyślaliśmy niestworzone historie o tym, co się działo w jego domu? O porwanych dzieciakach, o kobiecie przywiązanej od 40 lat do fotela, o potajemnych zebraniach gangu staruszków. Wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. A nawet o istotach pozaziemskich, które, nie pytajcie dlaczego, wybrały sobie tego zepsutego starucha na forpocztę swojego podboju ziemi. Było wreszcie zakończenie roku szkolnego i kolejne wakacje. Na naszej wyspie bardziej niż w jakimkolwiek innym miejscu lipiec i sierpień oznaczały święto: lody, turystów, muzykę, przedstawienia, wyścigi rowerowe, żagle łopoczące na wietrze, śmiechy, emocje, nowość i przygodę. Tak zwany sezon zaczynał się 4 lipca, paradą pojazdów. Radosny tłum, petardy i pęki kolorowych balonów na fasadach domów. Dla dziesięcioletniego chłopca lato było niemal tak samo cudownie długie jak podróż przez Atlantyk w XV wieku, a powrót do szkoły prawie tak odległy jak Indie dla Krzysztofa Kolumba. Tak wyglądała nasza wyspa w oczach dziecka. Najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe, najbardziej niezrównane miejsce na ziemi. A ja, jak czaszołka, miałem tylko jedno pragnienie: spędzić całe życie na tej jednej skale. Ale jeśli dziecku podoba się wszędzie, w przypadku szesnastolatka sprawa wygląda inaczej. Zaraz wyspa, na której przez wiele miesięcy pada deszcz, a lato jest zbyt krótkie odizolowana, oddzielona od kontynentu godziną jazdy promem stała się dla mnie tym, czym jest w rzeczywistości więzieniem. Jak już mówiłem, marzę o tym, żeby zostać pisarzem albo filmowcem. Niech Was więc nie dziwi mój język. Jestem zwykłym młodym człowiekiem. Normalnie wykształconym. W takim stopniu, w jakim powinni być wykształceni wszyscy moi rówieśnicy. To znaczy nie tak, jak ci opóźnieni krytyni ze szkoły, którzy wściekali się na Walta Whitmana, kiedy profesor od literatury kazał nam analizować źdźbła trawy. Stuknięty bengard, Pieprzony poeta pedał. Oto niektóre z komplementów, jakimi uraczyli tego wielkiego człowieka na Twitterze. Poza tym co jest dowodem na moją normalność. Lubię horrory i nirwane. Ściany mojego pokoju wytapetowane są plakatami z filmów. Teksańska masakra piłą mechaniczną. Wysłannik piekieł. Martwe zło 2. Hostel. A nawet Dracula, Toda Browninga. Zawsze miło wejść do twojego pokoju, Henry. Jakby się było w muzeum horroru, mawiała Liv. Co roku też odbywamy z Charliem pielgrzymkę do Experience Music Project w Seattle, tylko po to, żeby obejrzeć wspaniałą interaktywną galerię poświęconą zespołowi Zaberdin. Mój ulubiony tekst? W kleszczach lęku. Ulubiony horror? Egzorcysta, a także Omen i The Ring. Ulubiona płyta? In utero. Nazajutrz, po smutnym spięciu na promie, zaspałem. Nie usłyszałem budzika. Usłyszałem za to głos Liv, która krzyczała z dołu: Henry, Henry, widziałeś, która godzina? Szybko wziąłem prysznic, wrzuciłem na siebie pierwsze ciuchy, jakie wpadły mi w rękę, złapałem książki od matmy i biologii. A na schodach sprawdziłem telefon i po raz kolejny ścisnęło mi się serce. Nie było sms-a. Dwie po siódmej. Wiedziałem, że Naomi od dawna nie śpi. Była rannym ptaszkiem, ale teraz nie było już nadziei. O tym również wiedziałem. Tego ranka mama Franz czekała na mnie w kuchni i chroniąc się przed zimnem, zaciskała wokół siebie poły flanelowego szlafroka. W jej dłoni dymiła filiżanka kawy. Do szyb kleiła się gęsta mgła. Gdy byłem jeszcze na schodach, ustawiłem otwartą dłoń przed twarzą, dotykając kciukiem podbródka, co oznaczało: Mamo! Uśmiechnęła się do mnie, zacisnęła pięści i przyłożyła je do siebie. Zimno. Głośno odpowiedziałem, że nie. Mama Franz jest głucho niema, ale potrafi czytać z ruchów warg. Połączyła palce wskazujące jej kciuki obu dłoni i odsunęła je od siebie, unosząc brwi. Jajka? Dałem jej znak, że nie, i w pośpiechu wypiłem kawę. Ruszyłem do drzwi, czując na plecach ciężar jej spojrzenia. Z jadalni dochodziły jakieś głosy. Jeden należał do Leaf. Pachniało jajecznicą, smażonym boczkiem, grzenkami zborówkami i kawą. Mieliśmy parę klientów poza sezonem. Tego dnia wyjeżdżali do Kolumbii Brytyjskiej. Musieli znaleźć adres w internecie. Leaf i Franz prowadzą bed and breakfast. Nie miały takich planów, kiedy się tu sprowadzały. Jeśli sądzić po burzliwych dyskusjach, jakie czasem wybuchają. Liv podnosi głos, a Franz z niezwykłą szybkością wymachuje rękami na wszystkie strony. Liv długo marzyła o tym, by zostać wielą orkiestry symfonicznej w Seattle, albo zdobyć nagrodę Beatrice Herman dla najlepszej młodej artystki, typowanej co roku przez Tacoma w Philharmonic. Jest świetną wykonawczynią, a jej największą fanką jest Franz, która uwielbia patrzeć na jej grę i potrafi spędzać wiele minut jak kot zafascynowany ruchem smyczka. Ale jest na to za mało zdecydowana i trochę za stara. Franz pracuje dla słynnej korporacji informatycznej z siedzibą w Redmond, która prowadzi proaktywną politykę wobec niepełnosprawnych. Czasami Franz nie wraca stamtąd przez cały tydzień. W czasie wakacji i w weekendy pomaga jednak Liv w utrzymaniu domu. W pokojach umieściły stare kufro-szafy, duże, głębokie łóżka, lniane i bawełniane tkaniny, przedmioty wyszparane na targach staroci. Kwiaty, paprocie, dywany, książki i łapacze snów. Sam budynek to domek w stylu typowym dla północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, kryty cedrowym gątem, z narożnymi oknami i tarasem, z którego rozciąga się oszałamiający widok na cieśninę i góry. Z zboczym biegnie ścieżka złożona z płyt i stopni prowadząca do pomostu. Początkowo stałego, później zdejmowalnego, przy którym stoi łódź motorowa. Jeśli chcecie znać moje zdanie, dom należałoby trochę odnowić. Dach jest zielony od muchu, farba się łuszczy, rynny są zapchane liśćmi, ramy okien są wyżarte przez sól, a zbocze zbyt gęsto porastają jeżyny i drzewka samosiejki. Ale czujemy się tu dobrze, a całe wnętrze jest ciepłe i przytulne, jak gniazdo. Takie było życie na Glass Island przyjemne, spokojne i wolne od wyzwań. Jak gra milczącego smyczka. Na jednym z pni ktoś wyrył słowa: Raj utracony. Nie wiem, kto to zrobił. Może turyści, którzy co roku wpadają w ekstazę, oglądając tutejsze widoki i przez chwilę marzą o tym, by porzucić mieszkanie w mieście, stresujące życie pod dyktando technologii i wyścig z czasem, i zamieszkać tutaj. Ale te słowa są dobrym streszczeniem historii, która teraz nastąpi. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale raje są właśnie po to, by je tracić. A każdy początek ma swoje źródło w zbrodni. Rozdział trzeci. Królestwo. W tej chwili na Ziemi żyje 7 miliardów 212 milionów 913 603 ludzi. Każdego dnia na naszej planecie rodzi się 422 tysiące osób. Dziennie następuje około 170 tysięcy zgonów, co oznacza trochę powyżej 12 milionów miesięcznie i 154 miliony rocznie. Jeśli uważacie, że wasze życie, maleńkie życie osobiste, wasze ego i wszystko, co z nim związane, jest ważne, odnieście to do przedstawionych liczb. I jeśli wierzycie w Boga, Zrozumcie, że jako urzędnik ma on chyba zbyt wiele akt do przejrzenia w tym samym czasie i za mały budżet. Na świecie jest 6,8 miliarda abonentów komórkowych sieci telefonicznych i 2,8 miliarda użytkowników internetu. Ale jest tylko jeden Charlie. Charlie to mój najlepszy przyjaciel. To gatunek sam w sobie i bez cienia wątpliwości wyjątkowy człowiek. Garść informacji o moim przyjacielu Charlie. Charlie wiecznie się spóźnia. Charlie jest prawiczkiem. Charlie ma kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Nosi koszulę z kołnierzykiem przypinanym na guziki. Ma obsesję na punkcie seksu. Uwielbia sprośne historie. My mówimy o nich świńskie. Charlie jest cyniczny, bezczelny i zabawny. A nawet bardzo zabawny. Ale tak naprawdę, gdy ma się 16 lat, ważne jest nie tyle to, jakim się jest, ale to, na jakiego się wygląda. Charlie udaje cynika, udaje bezczelnego. W rzeczywistości, Charlie to mistrz, najlepszy przyjaciel, jakiego sobie można wyobrazić. Tamtego ranka, 23 października, wszedłem do sklepu jego rodziców: Kens, Store and Grill. W górnej części Main Street artykuły spożywcze. Benzyna i olej napędowy, napoje wideo. Głosi duży napis wokół wyblakłego malunku pięciomasztowca i historycznej wzmianki od 1904. A na zewnątrz jest też napisane: Breakfast and Burritos, świeże kanapki, free Wi-Fi, fantastyczny sklep, wyśmienity garmasz, doskonałe dania z grilla i bar friendly. Za oknami tłoczyły się poranne jesienne ciemności i mgła pachnąca morzem, rybami i olejem napędowym, jak we wszystkich portach świata. I jeszcze odgłosy. Niestrudzony szczęk masztów w porcie. Zardzewiałe skrzypienie kołysanego morskim wiatrem szyldu sklepu. Krzyki mew przebijające się przez mgłę. Pojękiwania wiatru, które wznosiły się i opadały. Wznosiły się i opadały. Głuchy, odległy i tajemniczy żywioł morza. Wrr. 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 niewidocznej jednostki motorowej wpływającej do portu. Wewnątrz panowała cisza, jeśli nie liczyć brzęczenia zepsutej świetlówki w opustoszałym sklepie i delikatnego buczenia rzędu zamrażarek z prawej strony. Ja zmierzałem ku dystrybutorowi stojącemu po lewej. Rozległ się czysty dźwięk monet, które wrzuciłem do maszyny. Charlie powinien już tu być. Gdzie on się podziewa? W poświetlonej szybie automatu zobaczyłem odbicie mojej bladej twarzy, przygnębionej i niespokojnej, a do podajnika podjechał czekoladowy baton, gdy nagle za moimi plecami huknęła muzyka. Podskoczyłem, jakby podłoga zamieniła się w trampolinę. Przenikliwe, ostre dźwięki ACDC. The Razors Edge. Kiedy się odwróciłem w mojej klatce piersiowej, eksplodował strach. Jak to się mówi w powieściach Stephena Kinga i Lovecrafta. Na podłodze w odległości około czterech metrów ode mnie zauważyłem wystające z zarzędu zamrażarek stopy Czarliego. Nieruchome, lekko rozsunięte. W ułożeniu za dziesięć druga rozpoznałem muzykę. To dzwonek jego komórki, którą musiał mieć w kieszeni spodni. Rozpoznałem też jego buty. Air Jordan. Charlie, zawołałem. Charlie do cholery, Charlie! Rzuciłem się w jego stronę. Muzyka umilkła i zapanowała cisza, gęsta jak zalegająca na zewnątrz mgła. Charlie się nie ruszał. Przez chwilę pomyślałem, że zemdlał albo umarł w trakcie naprawiania zamrażarek. Charlie, kurwa Henry, mógłbyś wrzeszczyć trochę ciszej? Był tam, leżał na podłodze. Jak najbardziej żywy. Jego okrągła, mądra głowa spoczywała między stopami manekina reklamującego, jak to mówią, letnią kolekcję. Powód, dla którego do tej pory nie zmienili jej na zimową, był dla mnie tajemnicą. A jego spojrzenie skierowane było wprost na przykryte wąziutkim kawałkiem niebieskiej tkaniny krocze wspomnianego obiektu. Nie widzisz, że się koncentruje? Co ty wyprawiasz? A jak myślisz? Próbuję ją sobie wyobrazić z cipką. — Co? Jakaby to była cipka, jak sądzisz? Kurwa, Charlie! Wstał, otrzepał dłonie, ziewnął i przeciągnął się. No co? Nie mów, że nigdy nie widziałeś. O nie, Charlie, proszę cię, nie dziś. Zabraniam ci. Podniósł ręce na znak zgody i wsunął kosmyk włosów za lewe ucho. Charlie ma włosy czarne i sztywne, jak pióra kruka, oddzielone prostym przedziałkiem, przez który widać skórę głowy. Ponieważ są ciut za długie, ciągle wpycha je za uszy. Okej, okay, okej. Okay. Nie mówmy już o tym. Z zalady, na której stoi kasa fiskalna, wyjął plecak i czarną deskorolkę zero z trupią czaszką. Potem sprawdził w telefonie, kto do niego dzwonił, a mnie znowu ścisnęło w dołku na myśl o mojej beznadziejnie milczącej komórce. Cholera, znowu reklama. Wiesz co, Henry? Powinieneś od czasu do czasu wyluzować, odpuścić trochę. Spojrzał na mnie z zaspaną miną, jak każdego ranka. Wyszliśmy ze sklepu i zanurzyliśmy się z powrotem w październikowe ciemności i pachnącą morzem mgłę. A ty powinieneś przestać się brandzlować, powiedziałem, kierując się do samochodu. Jasne, odparował, zamykając drzwi sklepu. Czasem tak go froteruje, że jest bardziej pękaty niż karczoch. Gdyby masturbacja była dyscypliną olimpijską, zgarnąłbym złoty medal. Jestem usanem monanizmu. Prawie wykrzyczał te słowa, a ja niespokojnie spojrzałem na okno, znajdującego się za sklepem domu jego rodziców, którzy za żadne skarby nie opuściliby niedzielnej mszy i twardo wierzyli, że świat został stworzony w siedem dni. Ale po raz kolejny wyczułem, że Charlie gra, jak ci komicy, którzy muszą zapewnić show, nawet jeśli są w żałobie albo po rozstaniu. Taki był Charlie, mój najlepszy przyjaciel. Przyjechałem na tę wyspę siedem lat temu, to znaczy w wieku dziewięciu lat, ale Charlie, Naomi, Johnny i Kyla mieszkają tu znacznie dłużej, niektórzy nawet od zawsze. To ich królestwo, a także moje, od kiedy zdecydowalibym został jednym z nich. Jak powiedział Henry Miller, wszystko, co dzieje się na ulicy, jest fałszem, pochodną, jest literaturą. A ulica należała do nas, no prawie. Byli też Shane, Polly i Ryan, trzej nieudacznicy i jeszcze paru typków z archipelagu. Ale pod ich nieobecność to my byliśmy panami świata. Nasze królestwo rozciągało się od najmniejszej, otoczonej lasem zatoczki, aż po South Beach. Najdłuższą plażę na wyspie leżącą na południu, na wprost cieśniny Juan de Fuca, która prowadzi do Pacyfiku. Kilometry plaży usiane są wyrzuconymi przez morze pniami drzew z których najświeższe mają kolory jasnego masła, a leżące najdłużej szarego popiołu. Rozciągało się do samej góry Main Street, gdzie znajdują się tereny do baseballu, piłki nożnej i koszykówki, a także katolicki kościół św. Franciszka. Aż po przystań promową w pobliżu centrum handlowego na Palach, w którym mieści się między innymi sklep z pamiątkami i ciuchami podpisanymi Glass Island Blue Water Ice Cream Fish Bar i restauracja chińska. Rozciągało się od linii niskiej wody, gdzie brodziliśmy pośród bulgocących małży, aż po magiczny las Creeping Park, z jego powykręcanymi drzewami i fantastycznymi kształtami. Sięgało także sąsiednich wysp, wśród których latem pływaliśmy na kolorowych kajakach. Zwykłe, szare skały najeżone sosnami, mieniące się słonecznym blaskiem cieśniny. Większe, ale niezamieszkane połacie ziemi, gdzie wydeptane wśród wysokich paproci i drzew ścieżki prowadzą do zatoczek, o których nie wiedzą turyści. Było to nasze królestwo, a my byliśmy najlepszymi przyjaciółmi na świecie nierozłącznymi jak palce jednej dłoni. Charliego, Johnego, Naomi, Kyle ę. i mnie łączyła przyjaźń na śmierć i życie. Tak w każdym razie wtedy myśleliśmy. Jak już mówiłem, Wszyscy oni dorastali na tym samym otoczonym wodą kawałku lądu. Stworzyli między sobą osobliwą więź, w pół drogi pomiędzy czystą, prostą przyjaźnią, a czymś głębszym, bardziej instynktownym, bardziej mistycznym, jak zwierzęta żyjące w stadzie. Kiedy mieliśmy po dwanaście-trzynaście lat, regularnie wspinaliśmy się na szczyty najwyższego klifu na wyspie, Hood Cliff, o który rozbija się fala przybojowa. I po kolei posuwaliśmy się tyłem w stronę urwiska, z zamkniętymi oczami i dłońmi wyciągniętymi przed siebie. Reszta stała przy krawędzi i trzymała się za ręce, tworząc żywy łańcuch. Była to jedyna bariera chroniąca przed długim spadaniem, którego niechybnym finałem byłaby kupka dwustu sześciu ludzkich kości, roztrzaskanych o skały. Kiedy czuliśmy pod plecami napięte ręce, zatrzymywaliśmy się. W uszach słychać było wycie wiatru. Serce waliło jak oszalałe. Może jak okiem sięgnąć. Usiane było wyspami. W głębi, sto kilometrów dalej, były góry. Umieraliśmy ze strachu. Był też obrzęd, który nazywali chstem. Tak, bo to był sakrament. Nie, żebyśmy wtedy wiedzieli, co dokładnie oznacza to słowo, ale tam, w środku lasu, podczas tej ceremonii, byliśmy instynktownie przejęci jej sakralnym charakterem. Kiedy zostałem ochrzczony, płakałem. Miałem 13 lat. Nie byłem jeszcze taki stary. Płakałem, ponieważ wiedziałem, że postępując w ten sposób, odkrywają przede mną najbardziej tajemniczy aspekt łączącej ich więzi. Był to dowód największego zaufania i miłości, jakie kiedykolwiek okazali obcemu. Dorastali razem, byli jak stadne zwierzęta albo niektóre owady społeczne. I oto za pośrednictwem tego rytuału. Przyjęli mnie do swojego grona. Na zawsze. Ceremonia sama w sobie nie była jakaś szczególnie widowiskowa. Tamtego dnia ścieżką przez las zaprowadzili mnie nad rzekę, a potem, kiedy znaleźliśmy się na brzegu, zawiązali mi oczy. Rozbierz się, powiedzieli chórem. Co? Rozbierz się, powtórzyła łagodnie Naomi. Nie bój się, Henry, powiedziała Kayla. Nie nabijamy się z ciebie. Nikt cię nie filmuje, powiedział Charlie. Masz moje słowo. Posłuchałem ich. Majtki też. Zawahałem się, a potem je zdjąłem. Trzęsły mi się ręce. Wejdź do wody. zrobiłem to, o co mnie prosili. Chwiejąc się i ślizgając na gładkich i nierównych otoczakach w lodowatej wodzie, która obmywała mi łydki. Włoski na moich ramionach i dłoniach zjeżyły się, jak opiłki żelaza przyciągane magnesem. Czułem się kruchy, śmieszny. Od lat nikt nie widział mnie nago. Nawet Lif i Franz. Czułem, jak penis kurczy mi się z zimna i wstydu. I jeszcze trochę. Dotarłem do miejsca, w którym prąd był bardzo słaby, a stojąca woda o wiele mniej zimna, właściwie prawie ciepła. Promienie słońca głaskały moje plecy i kark. Letni prąd przesuwał mi się po skórze. Stałem w wodzie popępek. Ktoś zdjął opaskę. Oni także byli nadzy. Otaczali mnie kręgiem. Podchodzili do mnie po kolei. Mój bliźni, mój bracie, powiedział Johnny, przytulając mnie. Mój bliźni, mój bracie, powiedział Charlie, przytulając mnie. Mój bliźni, mój bracie, powiedziała Kayla, przytulając mnie. Mój bliźni, mój bracie, powiedziała Naomi, przytulając mnie. Każdy z tych uścisków był oczywiście czysty i niewinny. A jednak zakochałem się w niej właśnie tamtego dnia, kiedy ujrzałem ją nagą, w czystej wodzie, w samym środku lata w sercu tamtego lasu. Kiedy poczułem dotyk jej skóry, ochłodzonej wodą ze strumienia, a jednocześnie rozgrzanej promieniami słońca. Woda z jej włosów spływała mi na ramię, jej serce biło tuż przy moim sercu. Jej piersi wyglądały jak pączki kwiatów. Kiedy zobaczyłem, jak pływa, a potem wyżyma wodę skręconych czarnych włosów, kiedy spojrzała na mnie swoimi lśniącymi ciemnymi ametystowymi oczami. No to jesteś jednym z nas, powiedział Johnny, wychodząc z rzeki i wycierając się. Zostałeś ochrzczony. Nawet Charlie, który zazwyczaj nie przepuszcza okazji, by ponabijać się z bigotów z East Harbor, tamtego dnia powstrzymał się od kpin. Nigdy nie widziałem, żeby był tak poważny. Uśmiechnął się do mnie. I podobnie jak było z zakochaniem się w Naomi, poczułem, że jego i mnie połączyła przyjaźń silniejsza od więzi z resztą grupy. Jakkolwiek może się to wydawać dziwne, Charlie, Johnny i ja zaczęliśmy się kumplować przy okazji pogrzebu. Wcześniej mijaliśmy się już w mieście, na plaży i w szkole, ale byłem dla nich obcym, gościem, który późno przyjechał z kontynentu, wychowanym przez dwie matki lesbijki. Krótko mówiąc, czymś pomiędzy chłopakiem a kosmitą. Wszystko zmieniło się w dniu pogrzebu Jareda Larkina, a raczej podczas stypy w domu Larkinów. Jared miał dwanaście lat, tak jak my. Popełnił samobójstwo. Jego też właściwie nie znałem. Był w naszej klasie, ale niczym nie zwracał na siebie uwagi. Średni uczeń, nieśmiały, wątły, o niepozornej twarzy. Dziewczyny go ignorowały. Grał na trąbce w szkolnej orkiestrze. Nigdy nie należał do tych, których wybiera się do drużyn sportowych. Przeciwnie, raczej zawsze czekał na prawie pustej ławce. A aroganccy kapitanowie drużyn krzywili się na jego widok i wzdychali. O nie, profesorze, nie on. To niesprawiedliwe. Mamy już Finka w drużynie. Wieczorem wracał prosto do domu, z nikim nie rozmawiając. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że Jared miał depresję. Zapytałem wtedy mamy Liv, co to znaczy. A ona odpowiedziała: "To choroba duchowa, Henry. Choroba duszy. Odbiera smak rzeczy, odbiera smak życia." Pamiętam, że spytałem, czy można się tym zarazić. Jared już raz próbował. Jego ojciec w porę go zauważył. Stał nieruchomo na końcu ich pomostu, w pełni księżyca, jakby zafascynowany ogromem migocącego oceanu, a potem skoczył do wody. Przyciskając ręce do ciała, ojciec przybiegł i skoczył za nim. Uratował go w ostatniej chwili. Musiała go ogarnąć absolutna trwoga, pewność, że walka jest z góry przegrana. Wyobraźcie sobie, mieć syna, małego chłopca, kochać go ponad wszystko i nie wiedzieć, jak go obronić przed krążącymi wokół niego cieniami. Druga próba była udana. Jak twierdzi Bree Westersby. Jego jedyna przyjaciółka leżał w łóżku, dopóki jego rodzice głęboko nie zasnęli, a potem wydostał się z domu przez okno i cicho doszedł do końca pomostu. Ale co ona może wiedzieć? Jeśli tak było, to nawet się nie zatrzymał, dotarł do końca i plum. Zastanawiam się, czy w głębi swojego jestestwa nie postrzegał tego świata z większą przenikliwością niż my, czy nie rozumiał lepiej niż my jego próżności i okrucieństwa czy nie pojął wcześniej niż inni, że tym, co nas zgubi, jest nasz egoizm. Na stypie, która odbywała się po pogrzebie, obecna była cała klasa Jareda. W pewnym momencie miałem dość. Najmłodsi, w czarnych, zbyt mocno ściśniętych pod szyją krawatach, wyglądali, jakby przebrali się na jakieś szkolne przedstawienie. Liv i Franz, jako jedne z nielicznych osób, były przy rodzicach Jareda. Musiałem trochę odetchnąć, więc wyszedłem z domu i powoli spacerowałem dookoła. Możecie mi wierzyć, albo nie, ale to był jeden z pierwszych wiosennych dni. Nigdy nie widziałem równie pięknej wiosny, tak pełnej kwiatów, z tak pachnącą bryzą i czystym niebem. Przyroda się odradzała, przeżyła zimę i zastanawiałem się, czy larkin też by nie przeżył, gdyby tylko wytrzymał te kilka dni więcej. Wiem, to idiotyczne. Ale miałem dwanaście lat. Poszedłem boczną alejką, między pomalowaną na żółto ścianą krytą gontem a wysokim drewnianym ogrodzeniem. Po drugiej stronie warczała kosiarka. Zamarłem na widok nieruchomej huśtawki, której prawdopodobnie nikt już nie będzie używał i która szybko zardzewieje, a zwłaszcza na widok roweru i piłki do kosza leżących pod drzewem. To były piłka i rower Jareda. Wpatrywałem się w nie przez chwilę. Wstrząśnięty ze łzami w oczach, a potem ruszyłem dalej. Dotarłem do rogu domu, tam, gdzie na żółtej ścianie kładł się cień dużej lipy, i usłyszałem głosy dobiegające z zawęgła. Biedny Jaret, powiedział pierwszy, wydawało mi się, że poznaję głos chłopaka z mojej klasy. Gdybyśmy mogli wiedzieć, co się działo w jego głowie, odezwał się inny i tym razem rozpoznałem nosowy głos czarsa skolnika z którym w tamtym roku byłem w jednej klasie. A niby jak? Ten głos należał do dziewczyny. Z nikim nie rozmawiał. Chodzi ci o to, że nikt nie zwracał na niego uwagi, odparował Charlie. Jakby nie istniał. Zapadła cisza. W wiosennym powietrzu na tle cienia i promieni słonecznych przepłynęła przede mną smuszka papierosowego dymu. Charlie znowu zabrał głos. Widzieliście? Pearson nawet nie przyszedł na pogrzeb. Może nie lubi pogrzebów, powiedziała dziewczyna. Dupek z tego Pearsona. Tak, naprawdę wyjątkowy dupek, podsumował Charlie. Pearson był naszym profesorem od języków i w całej rozciągłości zgadzałem się z Charliem. Gość o zacofanym, nadętym i sekciarskim umyśle, który pewnego dnia poradził mi, żebym czytał coś innego niż tylko Stephena Kinga. Wiedziałem, że Pearson wydał książkę. W bibliotece szkolnej były dwa egzemplarze – Prawdopodobnie jedyne dwa, które udało się sprzedać. Jej tytuł brzmiał: Być może duchy nieistniejących miast. I byłem pewien, że to cytat z jakiegoś autora bo taki typ jest niezdolny do żadnej oryginalnej myśli. To jakiś Benkart. wiedziałem to od razu, kiedy tylko go zobaczyłem przyznał pierwszy głos. Co sądzicie o Henry'm Walkerze? zapytał nagle Charles Skolnik. Wstrzymałem oddech. A mój puls gwałtownie przyspieszył. Wydaje się spoko, powiedział pierwszy głos. Tak, jest ciekawy, poprawił Charlie, a ja zaczerwieniłem się aż po czubki uszu. A to dlaczego? Ten gość, ciągnął Charlie, odzywa się tylko wtedy, gdy nauczyciele go pytają, ale zawsze zna kurwa właściwą odpowiedź. Ma świetne oceny, ale nigdy się nie podlizuje. Zauważyliście? Jakby miał gdzieś, co o nim myślą nauczyciele. No, to jest mega klasa, stwierdził pierwszy głos, a ja poczułem, jak pęcznieje z dumy. Mnie się wydaje sympatyczny, odezwała się dziewczyna. Moje serce zaczęło bić jeszcze szybciej. Powinniśmy z nim pogadać, powiedział Charlie. Zaproponować mu, żeby z nami poszedł. Tylko raz, żeby zobaczyć. Co o tym sądzicie? Ale po co? zapytała dziewczyna zdezorientowana. Larkin, odpowiedział smutno Charlie. To, co się stało, skłoniło mnie do myślenia. Co o nim wiemy? Może gdyby Jared miał takich przyjaciół jak my, czułby się mniej samotny, gdyby miał kogoś, z kim może pogadać. To by się nie stało. Zrobił pauzę. Nie, naprawdę, nie chcę kolejnego samobójstwa na tej porąbanej wyspie. Za dwa tygodnie masz urodziny, zaproś go, to się przekonasz. zaproponowała dziewczyna. Usłyszałem, że się ruszają i czym prędzej zwiałem. I tak dwa i pół roku po tym, jak sprowadziłem się na wyspę, otrzymałem pierwsze zaproszenie na urodziny. Podoba ci się ta muzyka? Dzięki płynęły z głośników, jak płynny stop metali, jak pierwotny dziki potok ochrypłych i szyderczych głosów oraz gitarowych riffów. Zdecydowanie, powiedziałem. Co to jest? Nirvana. Podał mi dwa albumy. Nie były to płyty CD ani tym bardziej MP3. Ale winyle. Pierwsza okładka przedstawiała pływającego niemowlaka, próbującego chwycić unoszący się w basenie banknot. Druga – posąg kobiety o anielskich skrzydłach. Bardzo urodziwej. Z tym, że przez jej skórę widać było kości. Żyły, a przede wszystkim jelita. Ogromnie mi się spodobały. A ja mam w pokoju plakaty horrorów, powiedziałem. Siedzieliśmy w kącie kanapy, w pobliżu kolumn. Na jego urodzinach było mniej osób, niż się spodziewałem, niemniej jednak trochę ich przyszło. Sześciu chłopaków i tylko dwie dziewczyny. Na ścianach? Yep. Jakich? Wymieniłem z piętnaście. Zobaczyłem, jak jego oczy rozbłysły. Aż tyle? O kurde! Duże? Mam też inne. Takie! powiedziałem, rozkładając ramiona. Jakie inne? Stare ocie. Dracula, Frankenstein, Hellraiser, Candyman. Dwóch ostatnich nie znam, ale wydaje mi się, że to super sprawa. Wiszą na ścianach? Wszędzie? Serio? O kurwa. Na drzwiach też o szlak to musi być naprawdę odjazd. Piła, hostel. Matka by mnie chyba zabiła, gdybym sobie powiesił w pokoju takie plakaty. Twoje. Um, twoje mamy są naprawdę w porządku, wiesz? No. A powiedz, mógłbym zobaczyć? Mam na myśli twój pokój, nie matki. Nie przeszkadzałoby ci? Naprawdę bym chciał. Nie ma problemu. Super. Gdybym wiedział, że mamy Wist Harbor, Muzeum Horroru, zaprosiłbym cię wcześniej. Roześmiałem się. I tak to się zaczęło. Masz jakieś wieści o Naomi? Zapytał w samochodzie. Pokręciłem głową. Ja też nie. W milczeniu pokonaliśmy budzącą się dopiero Main Street, a następnie, gdy byliśmy już blisko portu, skręciłem w pierwszą ulicę na parking dla pasażerów promów. Każdego ranka my, mieszkańcy wyspy, odprawiamy ten sam rytuał. Ustawiamy się w kolejce do promu, na długo zanim jego przysadzista sylwetka morskiego pitbulla ukaże się u wejścia do zatoki. Na pokładzie mieści się maksymalnie 140 samochodów, a nikt nie ma ochoty czekać na następne. Ci, którzy mieszkają blisko, zostawiają nawet kluczyki w stacyjce i wyskakują, by dokończyć śniadanie. Nie było jej. Wjeżdżając na parking machinalnie, dostrzegłem jednocześnie kilka rzeczy. Niektóre były zwyczajne, inne nie. Pierwsza. Jak co rano gimnazjaliści z torbami na pasku wysiadali z autobusu szkolnego i kierowali się w stronę trapu dla pieszych, głośno gadając. Druga. Jak co rano ojciec Malkoma Baringera, pijak ubrany w żółtą kamizelkę, przygotowywał się do kierowania ruchem. Trzecia. Jakiś wysoki, siwy gość ubrany na czarno, wrzucił monetę do automatu z gazetami przed Blue Water Ice Cream Fish Bar. Zadzwoń i odbierz zamówienie. Blue Water 425 347 9823. A następnie z Seattle Timesem i Islands z Sonderem w dłoni wrócił do Forda Crown Victoria w kolorze szary metalik. Nie był stąd, ale w tym tygodniu widziałem go w tym miejscu o tej samej porze już po raz trzeci. Czwarta. Naomi nie było na parkingu. Kaila i Johnny w starym, przeżartym, rdzą pick GMC byli już za to na przystani. Oświetlony ze wszystkich stron prom wypluwał z siebie tymczasem rzekę połyskujących, bladych reflektorów aut przybyłych z kontynentu, a trzy kolejki samochodów czekały, by zająć ich miejsce. Ich właściciele, którzy w większości poszli na kawę, wracali teraz z kubkami w ręku. Siadali za kierownicą i uruchamiali silniki. Mgła się nie podniosła. Noc dopiero zaczynała blednąć i ledwie dało się dostrzec zarys porośniętych świerkami wzgórz dookoła zatoki. Gdzie jest Naomi? Mój umysł zaczął błądzić. Kręci potajemnie z Nate'em Hardlingiem, nauczycielem od teatru, przystojnym czterdziestolatkiem, który, jak wieść gminna niesie, przeleciał prawie wszystkie atrakcyjne laski uczestniczące w jego zajęciach. Została kochanką jakiegoś żonatego faceta. Być może Mata Brooksa, rybaka, a przy tym szpanera, łazęgi i rozrabiaki, o którym prawie cała wyspa wie, że sypia z żoną aptekarza nazwana tak pomimo faktu, że sama także pracuje w aptece i ma wyższe wykształcenie niż jej mąż. Albo co gorsza, jest z tym dupkiem Sheynem. Przed oczami duszy mignął mi obraz nie do zniesienia: Naomi całująca szejna, tuląca się do niego. Naomi kochająca się z Shane'em. Zeszłego lata, kiedy byliśmy na plaży, Shane podszedł do Naomi, by do niej zagadać. Miał na sobie kąpielówki i wyglądał już jak mężczyzna. Jego umięśniona klatka piersiowa, brzuch i uda były bardzo męskie, a ja miałem okrutną świadomość, że wyglądam przy nim jak chuchro. Żartowali i śmiali się, prawie dotykając się biodrami i podkurczając duże palce u stóp na gorącym piasku a ja ledwie się powstrzymałem od zrobienia jakiegoś głupstwa, sprowokowania go w ten czy inny sposób, co byłoby samobójstwem. Obrazy przypływały jedne po drugich. Cierpienie, jakiego mi przysparzały, na moment sprawiło mi paradoksalną przyjemność. Auta przed nami ruszały. Złapałem za komórkę, by zadzwonić do John'ego. — Co ty wyprawiasz? — zaniepokoił się Charlie. Gdy przyszła nasza kolej i kierowani przez pracowników w żółtych kamizelkach wjeżdżaliśmy na pokład rozległ się dźwięk telefonu. To była Kyla. Henry? Kiedy się do mnie zwracała w jej zaskakująco ochrypłym i zmysłowym głosie, niezmiennie wyczuwałem podejrzaną słodycz. Jakieś niewypowiedziane zaproszenie. Miałem w pamięci tamtą noc, kiedy wstawiona i na haju wpiła się wargami w moje usta i wpychała w nie język, gdy tymczasem Naomi i Johnny znajdowali się w lesie zaledwie kilka metrów dalej. Kajla była bardzo ładną dziewczyną, w oczach innych na pewno atrakcyjniejszą niż Naomi. Żaden gość na wyspie poza mną nie oparłby się jej rudym włosom, gęstym, ciemnym brwiom, złączonym nad wielkimi zielonymi oczami i zwinnemu ciału o wąskiej talii, doskonałych proporcjach, a przede wszystkim o obfitych piersiach, które rozwinęły się znacznie wcześniej niż u innych dziewcząt. Wiesz, gdzie jest Naomi? zapytałem. Mimo woli mój głos zdradzał niepokój. Nie, myślałam, że ty wiesz. To znaczy, że nie dzwoniła do ciebie? Cisza. Nie. Kayla, czy ona ci coś wspominała na nasz temat? Znowu cisza. Henry bardzo mi przykro, prosiła, żebym o tym nie mówiła. Kurwa, Kayla. Kazała mi obiecać. Marantkę, tak? Henry, to dlatego jej nie ma. Henry, proszę, ma. ma kogoś innego? Nic mi o tym nie wiadomo. Kajla do cholery. Posłuchaj, obiecałam jej, czy ona kogoś ma. Henry, ja, tylko mi to powiedz. Nie wiem. I, dodała po chwili wahania, wiem jedynie, że chciała zerwać. To wszystko. Nagle poczułem się tak, jakby cały mój świat rozpadał się na kawałki. Siedziałem skulony, z dłońmi na kierownicy. Charlie był już na zewnątrz, na pokładzie. Patrzyłem przez przednią szybę na samochody stojące ciasno w korytarzach promu, w których hulał wiatr, ale nie widziałem nic prócz obrazów Naomi. To się stało w lecie 2011 roku drugim pod względem rekordowych upałów w historii Stanów Zjednoczonych, najgorętszym od 75 lat. Wtedy zrobiliśmy to po raz pierwszy. W 46 spośród 48 stanów od czerwca do sierpnia panowały temperatury wyższe niż zazwyczaj. Jedyne wyjątki stanowiły Oregon i Waszyngton. Tamtego lata Naomi była piękna jak nigdy dotąd. Dużo pływała i żeglowała po stronie Crescent Harbor. Dzięki ćwiczeniom fizycznym jej sylwetka stała się umięśniona i smukła, a słońce jeszcze przybrązowiło jej naturalnie śniadą cerę. Tamtego lata także Johnny i Kyla zaczęli ze sobą chodzić i byli cali w skowronkach. Nie przepuszczali żadnej okazji, żeby wymknąć się we dwoje. Charlie po południami pomagał rodzicom w Kent Store and Grill. W ten sposób w trakcie długich letnich miesięcy często spotykaliśmy się z Naomi sam na sam, choć obydwoje mieliśmy wakacyjne prace na pół etatu. Często wracaliśmy do domu późnym wieczorem. Ani jej matka, ani moje mamy specjalnie nas nie kontrolowały skoro część dnia spędzaliśmy w pracy, a do tego było lato. W czasie wakacji wiał wiatr wolności, i dawali mu się ponieść także rodzice. Była to zasługa okresowej łagodności klimatu, obfitości piosenek płynących z radia, długich, nieco zbyt zakrapianych wieczorów i samego świata, który jakby lekko się uspokoił. Stało się to na dwa dni przed Labor Day i końcem wakacji. Tego wieczoru schroniliśmy się przed potężną burzą pod rozłożystym świerkiem rosnącym na skraju pustej plaży. W nasypie, między korzeniami a najniższymi gałęziami znajdowało się zagłębienie, w którym kajakarze zostawiali kajaki. Przytulne, dyskretne miejsce, prawie niewidoczne od strony plaży. Dołek wypełniony suchym mchem i piaskiem. Zadaszony i sklepieniem. Może to był wpływ atmosfery końca wakacji? Uczucia nostalgii, jakie w nas zasiała. Mieliśmy iść do liceum, skok w nieznane. I właśnie tam to zrobiliśmy. W odległości zaledwie kilku metrów od skupisk niebieskich małży, pąkli i rozgwiazd, uwięzionych w kałużach pozostawionych przez przypływy. Pamiętam ciepły letni wiatr spływający po jej twarzy i piersiach. Kiedy zjęła kostium, pamiętam czystą wodę na jej wargach. Moje dreszcze i erekcje w przemoczonych kąpielówkach. Tamtego lata czytałem Spójrz ku domowi, aniele, Mniej niż zero i seksusa. Miałem czternaście lat. Wysiadłem z Forda i nieprzytomnie podążyłem za Charlie między rzędami aut. Kiedy znaleźliśmy się na górze, poszliśmy do naszego stolika usytuowanego daleko od baru, na którym unoszą się opary kiepskiej kawy i zupy z mięczaków. Sam jej wygląd zniechęciłby najgłodniejszego pasażera. Sprawia wrażenie wymiocin zebranych od podróżnych, których poprzedniego dnia dopadła choroba morska. Sadując się na kanapie, rzuciłem Kylie wściekłe spojrzenie. Z zakłopotaną miną odwróciła wzrok w stronę okna. A potem wszyscy udawali, że pochłonęły ich poranne zajęcia. Johnny i Kyla próbowali w pośpiechu powtarzać materiał, którego nie przejrzeli wcześniej. Charlie oparł głowę na skrzyżowanych ramionach i nadrabiał niedobory snu. Ja myślałem tylko o jednym. W końcu Charlie podniósł głowę i zadał to pytanie: Nie wydaje się wam dziwne, że jej nie ma? Wszyscy wiedzieliśmy, że nieobecność to coś, co pasuje do Naomi w równym stopniu jak człowieczeństwo do taliba. Naomi traktowała szkołę o wiele bardziej serio niż my. Nie była z tych, którzy, jak mawiał Charlie. Liżą nauczycielom dupę tak głęboko, że gdyby jedna albo druga strona chciała wyciągnąć język, nie byłoby wiadomo, do kogo on należy. A i tak miała najlepsze oceny. Bardzo się od siebie różniliśmy. Naomi była pełna entuzjazmu, spontaniczna, gadatliwa, otwarta. Angażowała się w liceum w mnóstwo działań. Była typem przywódcy. Ja byłem bardziej powściągliwy, mniej ufny i zdecydowanie mniej stadny. Ale zarówno ona, jak i ja zajmowaliśmy pierwsze miejsca w szkolnym rankingu. Naomi lubiła wielkie hasła i wielkie słowa, takie jak rewolucja, nieposłuszeństwo obywatelskie, opór, totalitaryzm, przeciwwładza. Lubiła naprawiać świat do spółki z Charlie, Kylą i kilkoma innymi osobami, które zawsze były gotowe podnieść z prochu ziemi sztandar utopii. Ja zaś słuchałem ich od czasu do czasu, wydając z siebie ostrożne pochrząkiwania i ochy. I widziałem w nich niepoprawnych Donkiszotów, salonowych rewolucjonistów pozbawionych poczucia rzeczywistości. Takich, co to, gdyby powierzyć im stery kraju, w mniej niż tydzień doprowadziliby go do upadku. Tak, odezwała się Kayla, uważam, że to bardzo dziwne. Henry, o czym wy rozmawialiście wczoraj na promie? Powiedziała, że chce przerwy. I jak zareagowałeś? No, wkurzyłem się. W jaki sposób się wkurzyłeś? Co? No nie, Kyle, a jak myślisz? Pokłóciliśmy się, to wszystko. Potem ona się rozryczała i poszła. Pominąłem fakt, że w pewnej chwili o mało nie wypadła za burtę. Ktoś z was miał z nią kontakt od tego czasu? zapytał Charlie. Wszyscy zaprzeczyliśmy. Pogrążony w myślach, odwróciłem głowę i zauważyłem go. Wysoka postać oparta łokciami o bar. Mężczyzna z parkingu. Teraz byłem pewien, facet nas obserwował. Kiedy na niego spojrzałem, odwrócił wzrok. Przyglądałem mu się przez chwilę jak pił kawę. Wysoki, prawie dwa metry. Postawa byłego wojskowego albo gliny. Ciemne ciuchy. Wąska, podłużna głowa wsparta na długiej, mocnej szyi. Nawet z tej odległości dostrzegałem pod płaszczem zarys atletycznej sylwetki. Zawodowiec. Ale w jakim fachu? Wiem, to śmieszne. To nic innego jak czysta paranoja. Z pewnością efekt niepokoju wywołanego wspomnieniem zdarzeń z poprzedniego wieczoru. W dodatku przez cały czas czułem nudności. Wstałem i poszedłem do toalety. Stanąłem nad obrzydliwą muszlą. Nie mogłem powstrzymać dreszczy. Miałem ochoty walić głową w ścianę, krzyczeć, błagać, tłuc pięściami. Oczywiście nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy. Tylko się wysikałem. Przy umywalkach zauważyłem pojemnik na zużyte strzykawki. Zawsze się zastanawiałem, czy korzystają z niego diabetycy czy ćpuni. Schyliłem się nad umywalką, by opłukać ręce i przyjrzałem się swojej twarzy w lustrze. Nie podobam się sobie. Nie lubię swojej facjaty, choć wiem, że wielu laskom w budzie się podoba. Nie lubię swojej sylwetki. Wolałbym być podobny do Mickey Rourke'a z czasów, gdy grał jego Jamesa. Zanim poddał się operacjom plastycznym, albo do Steve'a McQueena w roli Bullita. Zamiast tego mam twarz pieprzonego idealnego zięcia. A tamtego dnia wyglądałem naprawdę kiepsko, jak ktoś, kto ma Pietra, jak ktoś, kto cierpi. Naomi, nie. Naomi, nie rób mi tego, proszę. Nie rób mi tego. Moje powieki były opuchnięte, jakbym płakał, a nie płakałem. Wychodząc z toalety, o mało na niego nie wpadłem. Wysoki gość w czerni stał przed drzwiami. Bez ruchu. Wyglądał, jakby obserwował czubki własnych butów. Przepraszam, powiedziałem, bo zagradzał mi przejście. Podniósł wzrok. Byłem w szoku. Jego ciemne oczy lśniły w półmroku jakąś niezdrową ciekawością. Dzień był szary. Mgła w dalszym ciągu gęsta. Kleiła się do bulajów a jarzeniówki na promie były pogaszone. W kabinie panował półmrok, a on stał pod światło. Był ode mnie wyższy o ponad głowę. Wyglądał jak totem albo posąg z Wyspy Wielkanocnej. Przez chwilę uważnie mi się przyglądał. Jego spojrzenie było niesłychanie intensywne, hipnotyczne.